I cześć, Szymaszki, z tej strony Travel, w kolejnym odcinku z Harcum 4 na modyfikacji Age of Empires. Jako Polska! Zaczynamy kolejny piękny dzień i kolejny piękny odcinek. Ostatnio udało nam się zrobić bardzo dużo. Teraz mamy wystarczająco siły politycznej, żeby, że tak powiem, wydawać się na głupie rzeczy. Ale tak naprawdę, jak patrzę na to, kupowanie 1000 to jest tak. Czy możemy kupić czołgi? Ale jest ich mało. 100 dni, 150 traków? Może nawet? Nie. No, powiem szczerze, trochę tak słabo, że tak powiem. Jeden dzień nie? Za 30-30? Nie powiem, może nawet fajny. Ale chyba traki, że tak powiem, są dobre. To jest chyba najlepsze, ale tak, jeżeli chodzi o logistykę z karabinami, no to jest słabo, ale myślę, że szybko odbijemy się od dna, więc ja się nie boję. Już mamy produkcję na takim dobrym poziomie, że naprawdę mogę dać z powrotem tutaj fabryki, więc tak, ciężarówki robimy, zamykamy to, ekonomia. I tak, to 100 dni. Myślę, że cywilniaczki byśmy sobie budowali wtedy. A tutaj konstrukcja. O, to jest zawsze udane. O, 150. Dobra, to będziemy brać, ale nie chcemy. Te 2% to takie. Okej, więc tak, bierzemy to. I kolejne z tego. Czy jest coś tutaj? Vision, training time. Instability. To jest chyba to, co nie robimy. W sumie nie mamy ten Masters of Puppets. Nie wiem, co to znaczy. Zgaduję, że to w pewnym momencie po prostu daje nam coś takiego ala, że o, możesz wyzwalać kogoś. Tam jak mamy Kaiserreicha, wiecie. Ho, 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 Kaiserreich, ho. Znacie Kaiserreich? To Kaiserreich, no. Ho, 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 Kaiserreich. No. Jeżeli się nie rozumiem, to właśnie trochę nie lubię Kaiser. nie. Uważam za dobrego moda, ale trochę takiego, że tak powiem, nieco, że tak powiem, w dziwnym kierunku poszedł, że to zawsze lubiłem tam grać małymi państwami, to teraz już nie, bo granie małymi państwami już nie jest aż takie ciekawe. Okej, jeszcze zróbmy to. Mogę coś. Dobra. Więc tak. Na razie to wyłączymy. I tak, zrobiliśmy to, co chciałem zrobić na samym początku, ale się zastanawiam, czy chcę dokończyć to, czy. Może jednak dokończę. Więc weźmiemy to. Dokończę to i wtedy wojskowymi się zajmiemy. Więc tak, nie chciałem tego, bo. Jak tam badanie samolotu? 8 dni. Bo za 8 dni będzie ten. I wtedy go trochę podrasujemy i zaczniemy taką mega produkcję samolotów. Ale chyba nie, bo nie będziemy mieć na to wystarczająco. Więc tak, produkujemy to. Chociaż nie wiem, czy się to nam w ogóle przydaje. Może w przyszłości zrobimy coś takiego, że wykorzystam to ala takie, jak to powiedzieć. Możemy to jeszcze nie. Heavy machine guns. Udało. Ala takie. Wypadło mi z głowy. Co by z niej zrobić? Można to czołgów i dać realnie. Ale myślę, że obecnie nie jest już takie ważne. Ile tu mam prędkości? Prędkość. Jest prędkość. O, jest max speed 6 km, a normalny dywizja ma. Bo to powiem tak, że te szybkie dywizje, które chciałem zrobić, to takie mało szybkie są. Oj, widzę, że już mają problem z tym. Jaki macie problem? O, głównie macie, kto by się spodziewał. Okej.
Więc tak, to byśmy ustawili na najmniejszy. I to też, bo myślę, że czołgi, albo nie, ten najwyższy. Bo myślę, że czołgi. Nie chcemy ich ciągle dostawać, ale póki co. Okej, jest. Ching upadł. Tak, i wygrało Imperium i zmieniło kolor chyba? Nie miało takiego? Albo miało, nie wiem. Trochę kibicowałem Chingowi, bo nie wiem, jak oni są pójść, z kim idą. A, idą z Niemcami, no to nie, no to ewidentnie, że z kim kibicowałem Chingowi. Bo mogą jeszcze pójść to, ale mogą pójść tylko przeciwko naszym wrogom. Okej, więc tak, poczekamy na to. A w międzyczasie sobie polepszamy to. I przydałoby się jeszcze trochę porobić pasywną obronę. Okej. O! Loch Ness. Więc tak, nasz alignment, który po prostu usunął nam tam dmowszczyznę, dał nam bardzo dużo tego i tak naprawdę jesteśmy, nie wiem, jakimiś turbopolonami. Patrzę na to. Dobra, trzeba będzie uważać na Niemcy. Niemcy, proszę pana. No i tak, na razie mamy zbyt mało dywizji. To już od razu mogę wam powiedzieć. Gdybyśmy walczyli przeciwko Niemcom. Ale nam już tutaj powstaje nasza piękna polska armia. O, ładne liczby, takie równe. Się nie produkuje to? Albo zapewne nie idzie, bo zapewne najpierw idzie tutaj i za chwilę dopiero będzie szło. Okej, a tutaj jak to jest? A, tutaj jeszcze idzie. To karabiny powinny pójść. A nie, karabiny już poszły, to tam nie idzie. Teraz są ważniejsze rzeczy, widzę. Tutaj mamy odblokowane. Tutaj chyba powinno być właśnie bonus do jakichś takich, że tak powiem, ciężarówek. Ok, więc tak. Bierzemy ciebie i możemy już robić właśnie jakaś cipher. Commence ready. Prepare. Ciekawe. Nie bójmy się. Co nam zrobią? Okej. Okay. Mamy strasznie dużo tego. Ile mamy? Dwa. By się przydało jeszcze coś porobić w międzyczasie. Może te karabiny by się przydało mieć zapas. Mamy zapas tutaj już zrobiony, więc może odbierzemy trochę fabryk i damy do ciężarówek. Dobra, no trochę mi się przydało jednak poprodukować innych rzeczy, bo widzę, że mamy braki. Takie ogromne. A bez tego trochę będzie słabo. Okej, czy zdobyliśmy? Nie, jeszcze nie. O, Moskwa pokazuje. A na pewno będziecie silni. Znaczy się, ja chcę, żebyście byli silni, ale trochę nie wierzę. Okej, możemy tutaj robić. Mieliśmy to, ale nie kupowałem. Nie sądzę, żeby to było dla nas bardzo ważne. Poróbmy te cele. Kupmy więcej tych ciężarówek. Okej, w sumie jesteśmy na dobrym poziomie z tym. Okej, czyli wychodzimy z kryzysu bardzo szybko. A nasi sąsiedzi, czy mają coś przeciwko Polsce, że tak powiem? Czy coś takiego wiecie, że na przykład o, nie lubimy Polski?
Tutaj chyba mają. Nie widzę czegoś takiego, które... W ogóle możemy? To chyba trzeba będzie... Szukam... Jest coś na dole. Albo to jest tylko błąd. Jest błąd. Czy macie gdzieś tutaj? Nie widzę pokusu typu zaatakuj kogo... Właśnie kogoś i wykończ go. Te drzewka wydają mi się mieć pewien problem. Z tym, że chyba wojny nie będzie, bo nie widziałem w rosyjskim drzewku, żeby tam było. Możemy justify dopiero od 50. Przez realpolitik. Realpolitik. Czy ktoś jeszcze może zrobić jakieś klejmy, które po prostu podgrzeją atmosferę światową? A nie mają, nie będą mieli za bardzo sensu. Okej, okay, wrzucamy kolejne do czołgów. Dobra, kończymy to, a później co byśmy poszli? No, może te political power, bo jeżeli tak mamy tutaj strasznie duży zapis, to możemy przecież to zrobić i dostać bardzo dużo bonusów. Albo pójść w to i szybko sobie obrobić to, póki wojny nie ma, bo to by się przydało przed wojną zdobyć. No to w ogóle nie chodzi za bardzo, bo to spanuje nam trochę dywizję, ale nie jest już takie ważne. Więc tak, zrobimy to, później to byśmy poszli. Okay. Więc tak, kryzysu nie ma. I teraz mamy numerus defense investments za to, które nam trochę kosztuje, ale tak naprawdę dostajemy dosyć sporo bonusów. Dobra, zobaczmy jak to wygląda. Mam 105 tutaj, mam prawie tutaj stówkę. Dobra, mamy sporo tego. Dobra, polepszmy sobie tutaj tego. Jeżeli tak. O Jezu, ale dziwna flaga wstają. Jak to wygląda? A, tutaj już zaczęliśmy robić to, by mieć więcej. Więcej. Tego, jak to się nazywa? Slotów. Bo jak uda nam się, ile to trzeba, żeby mieć tutaj 100. Więc tak naprawdę byśmy potrzebowali porobić jeszcze trochę tych fabryk. O, widzę, że... Okej. Nie wiem, czy czuję się, że tak powiem, zagrożone. To jest ciekawe. Ile tych fabryk będzie? W takim razie. Cztery, cztery, osiem, 16, 22, 25, 32. A mamy ich 42. I tak zbyt mało. Nie chcę przesuwać aż tak tutaj. Więc tutaj tak naprawdę robię. Okej. No to lepsze karabiny, trzeba zacząć. O Jezu, wszystko nam się wypadało. Dajcie, dawajcie. Dawajcie, więcej tego, jeszcze więcej. Znaczy coś tutaj możemy porobić takiego ważnego, który nam, nie wiem, jakieś bonusy da? Nie wiem. Też nie. Ale to poróbmy te bonusy. Do badań. Przypadek ciężarówki. Tak, nowy plan jest potrzebny. Udało się nam. Aha, dobra.
Nie uda nam się dlatego, że postanowił nas zostawić przewodnik. Super. Dobra. Samoloty, samoloty. Więc tak, nigdy nie robiłem tego. Więc... karabiny. Więcej karabinów. Jeszcze więcej karabinów. Większy silnik. Chyba nie trzeba nam tego. To wszystko? O, fajnie. Co nam to daje? Thruster, air attack. Ile nam daje? Plus attack. 24. W sumie dużo. Czy jest jakiś tutaj silnik, czy coś? Nie, chyba już silnik właśnie otworzyliśmy. Okej, więc tak kanie robimy. Super. Super ikonka. Okej, rób kanie. Wiem, że mamy małą produkcję tego, ale mamy ważniejsze rzeczy. Widzę, że World Station jest trochę małe, ale też nie chcę jakoś iść od razu na wojnę. Nie jest tak, że ja mam jakieś zachęty samobójcze. Dobra, na razie sobie chyba podtrzymamy, albo może wydam to. Bo chciałem podtrzymać, ale myślę, że lepiej, jeżeli zużyjemy to teraz. Okej, tak, National Defense Fund. I tak, mamy trochę dockyardów. Które realnie to nie wiem na co złożyć, ponieważ nigdy się nie bawiłem w produkcję statków. I tak... A, no, chyba się. A i tak musimy nieco sobie popatrzeć, bo... Wygląda ładnie na niektórych frontach, ale na niektórych nie. Więc tak, stwórzmy sobie nowy. Bo w jakiej wy frakcji jesteście? Żadnej, okej. Okay. I w sumie was możemy dać do innych, albo... jak się odśpinało. Jest jakiś tutaj do odpięcia? Jest. Okay. Was damy pod tego. Was damy pod oczywiście Andersa. Wiadomo, że Anders musi. I damy tobie nieco tych. Okej. Okay. I chodzi o to, że musimy teraz nieco sobie te fronty ustawiać. Będzie trzeba trochę potworzyć tych armii. Tutaj myślę, że wystarczy już. Co możemy... Buy. Więcej ciężarówek. Mamy pełne wykorzystanie tych fabryk już. Okej, okay, co możemy dodać sobie? Możemy do artylerii dodać. Więc więcej w artylerii. Jak ta produkcja cywilniaczek idzie dobrze. Myślę, że możemy tak tutaj pomiędzy, żeby one też fabryki postawały militarne. A za chwilę będziemy mieć Defense Fund, więc będzie wyjątkowo bardzo dobrze. Nie wiem dlaczego ciągle pokazuję na środek. Znaczy się wiem, bo przecież szkodują, no, ale trochę mnie to denerwuje, że co chwilę na środek pokazuję. Defensive. Znaczy coś tutaj, a te Technology Rival Flotilla. Ciekawe. Ale myślę, że najpierw sobie trochę porobimy tutaj. Dywizje by się przydały jednak.
jakieś specjalistyczne. Czy mamy tam jakieś, że tak powiem... Nice. Dobra, do kolejnej armii. Wiem, że niektórzy robią, specjalnie wybierają, że tak powiem, no specjalnie robią taką armię, żeby, wiecie, że na przykład czołgowa jest, że pancerna. No ale ja lubię bardziej mieszaną, bo mieszana ma to do siebie, że ma lepsze takie, że tak powiem, jednak jak się puszcza battle plan, że lepiej to idzie. Uniwersum, gdzie Polska jest najbardziej agresywnym państwem na świecie. Najbardziej mi się podobało, bo wydałem tylko moda z muzyką i ktoś napisał, że takie, że no chyba autor moda nie wie dokładnie o co chodzi w tym i ja takie no, o co dokładnie chodzi. Ja dosłownie przekopiowałem cały tekst z opisu teledysku i nie wiem, jak mam się jeszcze raz zastanawiać nad tym, o co tam dokładnie chodzi. Nie wiem, co mam jakiś wypisywać esej na temat tego, dlaczego to jest tak, a nie inaczej. Okej. Wygląda na to, że produkcja naszych dywizji stanęła ze względu na to, że nie mamy pewnych rzeczy. 1200. Dobra. Myślę, że tyle wystarczy. Tutaj damy sobie mniej, żeby szło jednak do innych. To powinno nam coś podbustować. Chyba idzie już tutaj? No nie wiem, jeszcze to popatrzmy, jak reform jest. No tutaj też musi pójść. No zobaczcie, ile ciężarówek jeszcze mamy do wyprodukowania. Więc lepiej, jakbyśmy ciężarówki produkowali. No powiem szczerze, 2 lata i byśmy już poszli na wojnę. Ale nie wiem, czy tak tyle można czekać w tym modzie. Więc jak tylko będzie okazja, to oczywiście pójdziemy na wojnę. A jeżeli nie, no to po prostu... Nie wiem, zrobimy coś a la... przerwa, nie wiem, coś po prostu, że w pewnym momencie powiem tak, no to nic i idziemy. Widzę, że praktycznie wszyscy nasi... Sojusznicy mają radary. Ja też mogę dać radar. Ja, jest taki cel, który będę chciał zrobić. O, tutaj. To mi da w każdym miejscu. I pozwoli mi oszczędzić bardzo dużo czasu. Ale tak, potrzebuję porobić tych, a oni wymagają siły politycznej tutaj, no ale to jest mały koszt obecnie w tym modzie. Nie wiem, czy to jest Army Elite, ale jeżeli nie będę mógł ich edytować, no to będą musieli tak zostać. Ale to będzie i będę kończył. Tak naprawdę tutaj mi prawie nic nie zostało. Zostało mi tutaj taki mały... To nawet może by było dobre, kiedyby... Gdyby po prostu mi się chciało to robić, ale nie za bardzo. Samoloty też mam taki problem, żeby je jakoś porobić, ponieważ w sumie mam słabą gospodarkę. Jeszcze muszę najpierw armię lądową zaopatrzyć. No jak sami widzicie, trochę słabo jest z tym zaopatrzeniem. Ile by trzeba było czekać? Mało. Wyjątkowo mało. No tak długo. No czyli trzeba będzie czekać trochę. Tak. Bo tutaj zobaczmy, czy możemy coś porobić. Chcę na razie takiej postaci zostawić, żeby mieć kilka dywizji, a później je edytować. Jak to wygląda kawaleria? Kawaleria... Gdzie o to chodzi, żebyśmy pozmieniali tą kawalerię? Już... ładnie. 13 km na godzinę, ale będzie sumować. Okej, okay, coś jeszcze tutaj możemy... Artę chyba dać. Patrzmy, czy coś możemy dać. Możemy to dać.
bo mechana jest... Nie, będzie trochę słabo. Okej, nie mam aż tak dużo siły, właśnie, dużo doświadczenia, no ale udało nam się. O, i dostaliśmy te wizje, więc idą tutaj. I dostaliśmy maczka, który ma o wiele lepsze straighty, więc go wezmę. I myślę, że to... no, nie lubię tego, ale użyję. Był jakiś event, który może był ważny, ale dominałem. Okazuje się, że coś możemy porobić. O, możemy to porobić. Ok, więc tak, już to skończyliśmy, więc w kolejnym odcinku tak naprawdę nie będziemy mieć czegoś ciekawego do osiągnięcia, więc myślę, że obecny odcinek to będzie taki typowy odcinek, że przed czymś, co się mam wydarzyć. Jak się coś wydarzy, to zacznę kolejny odcinek, bo obecnie to muszę tutaj dokończyć, a tutaj nie ma nic ciekawego takiego, żebym usłuchał czy coś takiego. Nie, muszę teraz tylko po prostu pozdobywać niektóre rzeczy. Na przykład tutaj, żeby zdobyć 3 dywizje, no, no mało mi potrzebne. Tutaj też mało mi potrzebne, no ale na przykład to byłoby fajne. To może też byłoby fajnie zrobić, ale tutaj ogólnie bym musiał, więc musiałbym 2 porobić, a później bym jeszcze tutaj poszedł, bo te bonusy to dosłownie są miażdżące. Więc w następnym odcinku będziemy się widzieć zapewne przed wojną. Jak sami widzicie, mało co się na świecie dzieje w tym modzie, trzeba samemu będzie porobić nieco. Czy wy macie własne drzewko? Macie! Czy możecie zaatakować kogoś? Możecie! Ale musicie mieć. I teraz sobie się zorientowałem, że w sumie my możemy też zaatakować. Ale przecież musimy mieć to. Musimy mieć 1 000 000 ludzi. Więc jak osiągnę 1 000 000 ludzi, no to wtedy. A to znaczy, że trochę poczeka, bo ja chcę wystawić dobre dywizje. No. To jest pewien konflikt. Teraz plus 3. Au. Będzie blało wszystkich. Będę mieć tak wielu szpiegów. Więc tak. Planem jest coś takiego, że między odcinkami po prostu zrobię to. To raczej nie zrobię. Dokończę tutaj wszystkie cele, one nie są jakieś bardzo ważne. I później cokolwiek tam mi zostanie, będę robić, na przykład powietrze, później będę może będę robić. No i to jest aktualny plan. Więc jeżeli wam się spodobał odcinek, pamiętajcie zrobić kciuka w górę, miły komentarz, subskrypcję. Z wami Trehol w tej serii. I będziemy się oczywiście widzieć w kolejnym odcinku, gdzie będą już atakować Niemcy. Tak, Niemcy, proszę pana. No to cześć!